Cześć, witamy w Broker Maszyny Janmar Centrum. Tym razem wersja skrócona, rotatory Encon, zabezpieczenia pod szybko złącze i tym podobne. Pierwsza konfiguracja maszyny, którą chcę Wam pokazać, to jest pełna Advance na Vaio 38, optymalna maszyna, rotator EC204, taki sam będzie na wszystkich trzech maszynach, to tutaj jest jak gdyby jasne. Chcę Wam pokazać, jak Michał prowadzi, sterowanie wszystkich funkcji jest symultaniczne w rolkach joysticku. Pokaż Michałku, cześć, Michał Mazurek za sterami, pokaż nam ten panelik mały, jak się przełączysz na sterowanie do chwytaka. W tym momencie mamy sterowanie chwytakiem. Przełączam się guzikiem. Okej, okay, guz. A co ci ten guzik steruje? Zasterowuje ci tam ten panel, tak? Tak, zasterowuje mi ten panel. On nie jest na tą chwilę jeszcze opisany naklejkami, ale to po prostu jest zaznaczone, czy jest maszyna na funkcji AUX, czy na kleszczach, czy na wychyle. To jest bardzo proste. Jak widzicie, joysticki standardowe wersji Advance z blokowanym przepływem. Wszystkie linie pracują w trybie dwukierunkowym w tej chwili. I to jest konfiguracja najprostsza. A pokaż nam teraz, co się stanie, jeśli przypadkowo ktoś wypnie głowicę. Zobaczcie na to złącze, to jest Encon. I popatrzcie, nie zgubiłem, nie porwałem przewodów, a to takie normalne. Tego wszyscy się boją na kanapce. To jest szybko złącze Encona, hydrauliczne Lenhoffa z zabezpieczeniem przed zgubieniem przewodów. Widzicie, nie zgubiłem, głowica pracuje, jest wypięta. Normalnie, gdybyśmy mieli inne złącze i przypadkowo by nam się wypięło, jest po balu. To jest zabezpieczenie, które oszczędza dużo pieniędzy w przypadku kanapki. To była głowica na kanapkę, mamy też dwie inne głowice. Tu jest teraz identyczna głowica. A, jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałbym. Michał, szybko złącze na dole też sterujesz przez ten panel, tak? Nie. Mam osobny guzik od szybko złącza. Pokaż. Mam go osobno w kabinie. Ale to jest ten sam, co... Aha, czyli tu masz osobny guzik do szybko złącza, a tam masz guzik do fabrycznego. Tak. Czyli są dwa osobne guziki do szybko złącza. To jest istotne, bo to mówi nam, jak steruje zapięciem. Przejdźmy do drugiej, identycznej głowicy. Wszystko wypina z kabiny. To jest taka sama głowica, tyle że krótsza wersja zapięta na sworznie. Sterowania są takie same jak tam. 26 Advance, tu nie korzystamy. Ta linia do szybkozłącza hydraulicznego została nam wolna. To żebyście mieli jasność i wiedzieli. A teraz Wam pokażę, jak zainstalować rotor na maszynie, gdzie mamy jedną linię. Tu widzicie cztery przewody, ale uwaga, one nie idą do końca. Tu mamy kradziejstwo. Te przewody schodzą nam, to jest linia chwytaka. To jest ta czwarta czy szósta linia konkurencji, bo tu są przewody, widzicie, wolne dziury. Pierwsza dziura jest wolna do pełnej linii, a tutaj mamy pełne linie, więc ostatnia dziura jest wolna. Więc jak ktoś Wam mówi, że ma maszynę i jest trzy przewody na stronę plus szybko złącze, to są tak zwane pełne cztery linie, to pamiętajcie, zawsze u każdego producenta jedna jest stąd. Czasami jest tak, że złoży się, tak jak Michał sterował w joysticku zaworem, że niektórzy jeszcze założą taki zawór współdzielony, żeby zasterować linią wtedy na tych dodatkowych złączach. Natomiast wszędzie mniej więcej założenia są te same. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do sterowania. To jest system MIG. Możemy go wykorzystać na maszynie, gdzie mamy jedną linię hydrauliczną. Wtedy rotor zasila nam się z linii młota. Nie ma jak w pełnej maszynie, że idzie pełen przepływ na rotator, tylko zasilamy się z linii młota. Jeżeli zasilamy się z linii młota, to całą dystrybucję przepływów załatwia nam rozdzielacz w głowicy. I mam pełne proporcjonalne sterowanie dla chwytaka,
dla obrotu, dla wychyłu i wszystkich możliwych funkcji. To jest najbardziej płynne i najszybsze, najbardziej efektywne sterowanie ze wszystkich dostępnych na rynku. Tyle tylko, że uwaga, wymaga zmiany joysticków, wymaga włożenia specjalnego komputerka do maszyny i to mi troszeczkę komplikuje, jest bardziej czasochłonna instalacja. Ta głowica w tym systemie jest o wiele bardziej skomplikowana, ale tak jak na tej 27, tutaj mamy Evenement, tego nikt poza nami nie oferuje, klimatyzacji Klimatronik. Jeżeli weźmiemy sobie, nie weźmiemy Advansa, weźmiemy maszynę podstawową i weźmiemy przykładowo sobie rotor na tych joystickach na jednej linii, starczy nam na klimę. Proszę pięknie. Więc musimy z głową wydawać pieniądze i patrzeć na to, co chcemy wydać, co chcemy zachować w maszynie. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie i najpłynniejsze sterowanie. Michał, migi są najpłynniejsze ze wszystkiego. Tak, najbardziej płynne, najbardziej precyzyjne. Dodatkowo możemy sobie pod kilku operatorów wystawić sterowanie szybkością i płynnością tych. Także jak widzicie, możliwości jest gro. Na tej maszynie też mogę przy Advansie zrobić takie sterowanie. Po prostu macie dużo kasy, kto bogatemu zabroni. Po co kanapka? Po to, żeby założyć młotek, który tu stoi, na przykład okadę. Choć jak widzę, jak okada pracuje, jak ona wibruje, a nie wibruje prawie wcale bocznie, to chyba nie bałbym się wcale pracować tym młotem na rotorze. Konfiguracji możliwości jest gro. To wy wybieracie, co i jak mamy wam podstawić. Tylko i wyłącznie wasz wybór. My możemy podpowiadać, ale jesteśmy w stanie zrobić na wszystkim. Jedyne, czego nie lubię, to nie lubię instalacji tak zwanych współdzielonych. Według mnie, dla mnie, wychył i obrót ma chodzić w tym samym czasie. Jeżeli miałbym ciągnąć za 1500 euro drugą linię pełną fabryczną, zmieniając joysticki, w prawym joysticku zakładając, to wolę założyć głowicę z migami. Wybór jest prosty, decyzja należy zawsze do was. My możemy tylko podpowiadać, taka nasza rola. Dziękuję wam pięknie za uwagę, do zobaczenia niedługo. Cześć!